fascynatom, którzy cenią sobie historię, na pewno spodoba się propozycja zobaczenia zamku w małopolskiej miejscowości Koszkiew, położonej niedaleko Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego. Ciekawe jest pochodzenie nazwy zamku, wsi i okolicznej rzeczki. Koszkiew to w staropolszczyźnie duża drewniana łyżka. Ponoć rzeźba tutejszego terenu przypomina ową łyżkę. A wszystko zaczęło się od zamkowej wieży, wybudowanej w XIV wieku przez Jana Syrokomli. Jak to bywało w tamtych czasach, warownia miała burzliwą historię i często zmieniała swoich właścicieli. Budowla była świadkiem licznych wojen, potopu szwedzkiego, bitwa z wojskami austriackimi czy zrywu powstania styczniowego. Pełniła również rolę szpichlerza oraz zamku myśliwego. Ostatnim stałym mieszkańcem zamku był Jakub Wodzicki. Po jego śmierci w roku 1805 żona Eleonora z Dębowskich-Wodzicka przeniosła się do położonego u podnóża góry zamkowej dworku, otaczając go parkiem angielskim. Od tego czasu zamek powoli chylił się ku upadkowi. W roku 1997 ruiny zamku wraz z przyległym parkiem podedworskim przejął potomek po kądzieli rodziny Wodzickich. Dziś w częściowo odbudowanym prywatnym zamku mieści się hotel i sale konferencyjne. Z zamkiem związane są dwie ciekawe historie. Pierwsza dotyczy znalezienia w XVII wieku skarbu. Było to 800 sztuk monet pochodzenia rzymskiego. Monety zostały przetopione w kufel, a naczynie możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Natomiast druga, teraźniejsza historia związana jest z pisarzem Wiktorem Orwellskim, który zainspirowany pięknem tego miejsca napisał swoją bestsellerową powieść Kot Władzy. Autor ukryty pod pseudonimem jasno nawiązuje do George'a Orwella. Ujawnia sekrety i tajemnice oraz sposoby działania ludzi rządzących światem. Wskazuje, że losy świata nie toczą się przypadkowo. Ktoś za tym się kryje i w jak perfidny sposób działają rządzący. Miejsce warte jest odwiedzenia ze względu na swój niecodzienny klimat. Spacerując po zamczysku, czuje się ducha czasu. Można zatrzymać się tu na noc, pozwiedzać komnaty, park, okolicę i przeżyć miłe, romantyczne chwile w wyjątkowym otoczeniu.